Pacjent przystępujący do badania ma terapię lekową całkowicie bezpłatną. Są to zarówno wizyty okulistyczne, badania diagnostyczne, analiza krwi, jak i podanie leku. Lek również jest bezpłatny. W danym programie mamy dany schemat działania, czyli pierwsza wizyta jest zazwyczaj najdłuższa, jest to wizyta, która obejmuje kwalifikacje pacjenta, czyli analizujemy pacjenta pod kątem przeszłości, jest to zarówno jego operacje, procedury, którym się poddał, leki, które były w przeszłości, wszystko dla nas ma znaczenie. Jeżeli pacjent spełnia kryteria, wówczas zapraszamy na każdą kolejną wizytę według schematu danego badania i na tej wizycie podajemy leki w trakcie badania, jak i po jego zakończeniu, czyli wgląd we wszystkie wyniki, łącznie z parametrami krwi, wydrukami, zdjęciami, cokolwiek robimy w trakcie badania klinicznego, wszystko jest dostępne dla pacjenta. Mogą przyjść Państwo osobiście do naszych badań klinicznych, złożyć dokumenty, przedstawić wsteczną historię choroby, możemy się z nią zapoznać, zobaczyć, co możemy Państwu zaproponować. Możecie Państwo zgłosić się telefonicznie, na naszej stronie internetowej są numery telefonów. Można też przejrzeć ofertę badań klinicznych na właśnie stronie internetowej, tam jest kwestionariusz, jest test Amslera, który mogą Państwo zrobić samodzielnie w domu, który w pierwszym etapie wykrywa zwyrodnienie siatkówki.